Tak. 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 Thank you.
w Polsce układ polityczny, co następuje w cyklach wyborczych, no to analogiczne badania pokażą, no to przecież to jest... Ale wydaje się, że przed 2015 rokiem ja nie pamiętam takich strony Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat rządzenia PO-PSL nie było, natomiast ja uczestniczyłem w marszach niepodległości, obserwowałem zachowania no, takiego pałowania, strzelania armatkami wodnymi na placu Konstytucji, to co wyprawiała policja w czasach, kiedy PO było przy władzy, to po prostu dzisiaj to są aniołki, czy ciamaki, jak nazwał to prezydent Białorusi, swoich policjantów porównując do działania francuskich, brutalnych działań policji tamtejszej. Także takiej agresji nie było i to w ogóle to nie, jakby była, to by już było pokazane, więc to nie jest tak, że ktoś ma poczucie władzy, to nie ma tego. Moim zdaniem Platforma Obywatelska była niezwykle agresywna i przypomnę, bo mówiliśmy o dinozaura, ja przypomnę ten wściekłość i nienawiści wypowiedź Donalda Tuska do Prawa i Sprawiedliwości w naszym parlamencie. Wyginie dzieci dinozaury. No te dinozaury się przyczepili do tej platformy, że Ewa Kopacz się wykopysnęła na nie. Ale po prostu była z taką nienawiścią, ale głosowały nawet moherowe berety. To też było takie pogardliwe. I to był, szanowny redaktorze, człowiek, który był premierem. On miał władzę, mógł być już uspokojony, wyluzowany, ale nienawiść. Znaczy, problem polega na tym, że jedna strona odmawia drugiej stronie prawa w ogóle do bytowania. Po prostu jest kompletnie... Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, ale tak mi się wydaje, że proszę bardzo, są ludzie z poglądami liberalno-lewicowymi, nie zgadzamy się z nimi, ale nie dążymy do anihilacji ich. Natomiast niestety liberalny totalitaryzm dąży do anihilacji przeciwnika politycznego i tym na tym polega różnica. No, dwie rzeczy. Pierwsze badanie dotyczyło nie polityków, tylko to było badanie społeczne. Tak, ale to się przekłada właśnie na... Natomiast wątpliwe jest to, że ta agresja, która jest społeczna, autorami tej agresji są politycy. Z obydwu stron, a nie z jednej. Czy z obydwu, inaczej, z dwóch partii, które są dominujące dyskurs publiczny w Polsce. I tu dla mnie to nie ulega wątpliwości. Natomiast trudno jest bardzo prowadzić rozmowę, bo tak trochę próbujemy licytować, kto jest bardziej zły, kto bardziej podburza swoich zwolenników. Ja bym chciał, żeby politycy przestali podburzać swoich zwolenników i żebyśmy mieli bardziej merytorycznych polityków. A może, co prawda tutaj delikatnie ten wątek już poruszyliśmy, ale może warto rozważyć jakieś regulacje dotyczące ochrony dziennikarzy. Thank you.
Państwa. Według zapowiedzi amerykański przywódca zaapeluje o przezwyciężenie podziału budynku.